Przedstawianie innej przeszłości z pola kwantowego, z Farus Erry, opublikowano przez Cosmic Agency Gosia 9 lutego 2020 roku. Tak, możesz zmienić przeszłość, ale dla siebie samej. Wszystko jest postrzeganiem. I tak, mogę mówić o tym, jak zmienić swoją przeszłość bez użycia statków, a tylko z pomocą medytacji lub świadomości, intencji i własnej woli. Dla jednych to głupota, dla innych to prawda. Przykładowo, twoja mama nadal będzie pamiętać, jak zgubiła cię w domu towarowym, gdy miałaś 5 lat, ponieważ utknęła w tej linii czasu. Ale mogłaś podjąć decyzję o zmianie swojej przeszłości, tego punktu, i zignorować go lub zmienić na nowy, na nowe wspomnienie. Nie musisz zapominać o innym traumatycznym wspomnieniu, ponieważ twoja przeszłość, twoje wspomnienia są podstawą wszystkich twoich nieświadomych cieni. Jak powiedział Carl Gustav Jung, to, co tłumisz, pojawi się później jako przeznaczenie, ponieważ w takiej czy innej formie jesteś konsekwencją swoich przeszłych działań. Jak dokładnie możemy zmienić przeszłość bez statków z samym zamiarem, ale jak konkretnie? Musisz jak najlepiej zrozumieć sytuację, którą chcesz zmienić, zmierzyć się z tym za pomocą metody pracy z cieniem, stanąć twarzą w twarz z traumatyczną przeszłością, nawet jeśli wspomnienie negatywnego wydarzenia niszczy cię od środka. Dzięki temu myślisz o tym, jak powinno być. Bierzesz najprostszą, lub tak prostą, jak to tylko możliwe, alternatywną i wyimaginowaną przeszłość, ponieważ nieświadomość jest prosta. Zastępujesz zdarzenie neutralnym lub wiarygodnym, ale pozytywnym. Zrób to po swojemu. Powtarzając to, zacznij kojarzyć datę i kontekst tamtego wydarzenia z nowym wspomnieniem, a nie z tym postrzeganym dotąd jako negatywne. Możesz powiedzieć, że to nieprawda, że to wszczepianie fałszywego wspomnienia, że to zaprzeczanie samemu sobie, wchodzenie w zaprzeczenie. Jednak to nie jest fałszywe. Co było, minęło. Jesteś po prostu tym, kim jesteś dzisiaj, a twoje wspomnienia, jakiekolwiek by one nie były, są dla ciebie prawdziwe. Nie wdawaj się w walki, dyskusje ze wspomnieniami innych ludzi, ponieważ ich postrzeganie potwierdza tylko tę część danego wydarzenia, którą oni pamiętają, czyli tę, którą ty chcesz wymazać. A ponieważ już wykonałaś pracę z cieniem, to akceptujesz, dlaczego inni ludzie pamiętają tamtą część. Pochodzisz już z alternatywnej przyszłości, która jest zaprojektowana przez ciebie. Wiesz, że tobie też przydarzyło się coś negatywnego, ale wiesz również, że nie tylko to ci się przytrafiło, ale że istnieje nieskończona ilość wariantów tego samego zdarzenia, wariantów gorszych i lepszych niż to, co pamiętają twoi towarzysze. Ale to ty decydujesz się zobaczyć to inaczej i pochodzić z pozytywnego wydarzenia alternatywnego. Ponieważ, tak czy inaczej, wszystko już jest. Ty wyciągasz tylko alternatywne wspomnienia z pola kwantowego swojego życia. To nie jest wszczepianie fałszywej pamięci przez ciebie za pomocą pustej wyobraźni. To, co robisz, to branie części swojego innego ja z jednej z twoich innych osi czasu i umieszczanie tego w swojej teraźniejszości. To myślenie skalarne. To, co myślisz, jest, ponieważ wyobraźnia niczego nie tworzy. Wyciągasz tylko to, co jest na innej osi czasu. Jesteś skalarna, wielowymiarowa. Inni pamiętają to, co pamiętają. Wiesz, że to też jest ważne, ale nie musisz tym żyć, tak jak nie musisz żyć pamiętając moment, w którym przykładowo przejechał cię samochód, gdy miałaś 7 lat. Czy nie ma tu niebezpieczeństwa zachorowania na schizofrenię, zabierając wspomnienia innych ja, różne podosobowości, a każda z inną pamięcią przeszłości? To 3D jest niebezpieczne. Pole do eksperymentów i ćwiczeń psychologicznych nie jest tak czyste, jak być może w 5D. A może takie niebezpieczeństwo nie istnieje? Dajmy za przykład moją przeszłość w Polsce. Przywołuję tu swoją przeszłość, w której mój ojciec pił dużo alkoholu. Idę tam i widzę, jak się upija. A potem przychodzą wspomnienia z przeszłości, kiedy to robił. Przemiana tego na wspomnienie, że nie pił, może powodować pewne zaburzenia psychiczne, prawda? Takie uczucie schizofrenii. Dlatego właśnie trzeba pracować z cieniem, ale w sposób ekstremalny, na jaki niewielu by się odważyło. Pogodzić się z kłopotliwą przeszłością. Jedziesz do Polski i wspominasz swoją przeszłość z ojcem, który dużo pił. To też jest twoja przeszłość. Ale jeśli jest to już zaakceptowane, dlaczego wciąż trzeba zabierać wspomnienia z innych linii czasowych? Po prostu to zaakceptowane. Jest czymś w porządku. Akceptujesz to i nie zaprzeczasz temu. Ale nie zaprzeczasz też temu, że twoje, nazwijmy to zastępcze ja, wstawiło przeszłość i nie zaprzeczasz też, że samochód przejechał cię, gdy miałaś 7 lat. Ty jesteś tym wszystkim. Ale to ty wybierasz, co postrzegasz, czym żyjesz.
Możesz to zaakceptować lub przywołać inne wspomnienia zamiast tamtego. To tylko kolejne narzędzie. To ty decydujesz, co jest dla ciebie najlepsze. Wspomniałaś o schizofrenii. Aha, tak, w pewien sposób stajesz się taka. Ale kto powiedział, że to jest złe? Cóż, wyobrażam sobie, że skrajna schizofrenia nie jest czymś pozytywnym. W jednej chwili być jedną osobą, a 5 minut później zmieniać się w inną, która nie pamięta tego, co powiedziała jej pierwsza wersja siebie. Są takie skrajne przypadki, nie sądzę, żeby to było pozytywne. Właściwie myślę, że nie mam tam już nawet osoby, tylko różne podmioty przejmujące kontrolę. Ponieważ nie jest to pod twoją kontrolą, dlatego cię nie działa. A to ty zawsze musisz mieć kontrolę. Zakładaj maski, gdy jest to konieczne, w miejscach publicznych, w gronie rodziny, ponieważ nie możesz pokazać się taką, jaka jesteś w tym społeczeństwie. Ale to, co opisujesz, to nie taka schizofrenia jak tu na ziemi. Tu są skrajne przypadki. Jedna osobowość mówi, potem wychodzi, pojawia się druga, której ta pierwsza nie pamięta. To nie jest pod kontrolą. To jest blokowane przez nerwice. Nerwica jako brak kontroli nad urazami, niepożądane reakcje społeczne. Nie zgadzam się z definicjami chorób psychicznych, jakie są na ziemi. Dla mnie ich nie ma. Według mnie to tylko źle wyregulowany system danej osoby. Ci ludzie często po prostu mają dostęp do innych rzeczywistości, ale o tym nie wiedzą. Nie kontrolują tego i jest to postrzegane jako problem. Mówi się im, że to jest nierzeczywiste i że walczą z czymś, co nie istnieje, czymś niemożliwym. Coś staje się chorobą psychiczną, gdy jest sprzeczne z interesami społeczeństwa. Tyle tylko wystarczy, by było to oficjalnie uznane za chorobę. To znaczy, że osoba z jakimkolwiek syndromem nie postrzega rzeczywistości zgodnie z ustaleniami i parametrami większości, jest chora psychicznie. A zatem tacy ludzie są poza tą matrycą. Tu masz absolutną rację, Swaru. Ale odnośnie tych wstawek innych przeszłości w twoim życiu, czy zmieniasz przeszłość innych ludzi, czy nie? W przypadku Gosi, czy widziałaby ojca, który nie pił, czy może to zmieniłoby jej ojca? Tak, dokładnie. W ten sposób nie wpływam na rzeczywistość innych ludzi, prawda? Mój obecny ojciec nie zmieni się z alkoholika na niealkoholika. Zmieniasz tylko swoją przeszłość. Nawet podróżując statkiem do przeszłości, nie zmienisz przeszłości innych. To jest problem i dlatego misje Sandklok nie służą żadnemu celowi. Działają tylko dla tych, którzy przeskakują, ale nikt nie może skoczyć dla kogoś innego. To praca indywidualna. No właśnie, jak więc w takim razie poradzić sobie z tą sytuacją? Mam na myśli to, że to może powodować dyskomfort psychiczny. Mając teraz w sobie inne wspomnienia i widząc innego ojca i to, jak zachowuje się niezgodnie z moimi nowymi, zmienionymi wspomnieniami. Twoja percepcja może przefiltrować jego obecne zachowanie z pamięcią wszczepioną przez samą ciebie. Więc zobaczyłabyś swojego ojca nowymi oczami. Nie widziałabyś już wspomnień dotyczących alkoholika, ale więcej innych. W tym odczuciu się zmienił, ale jedyną osobą, która się zmieniła, jesteś ty sama. Przeszłość nie istnieje, a kiedy tak by się stało, to też byłoby tylko wrażeniem. Dlaczego więc nadajesz temu większą wartość niż szczęśliwsze wspomnienia, które wybierasz? Wszystko jest punktem postrzegania. Nie ma obiektywnej, twardej rzeczywistości. Jednak zła decyzja podjęta w przeszłości może odcisnąć piętno na całym twoim życiu. Na przykład ci, którzy proszą banki o kredyty. To też jest percepcja. To wy wybieracie, że tak będzie. Przykład. Twoja zła decyzja sprawiła, że mieszkasz w slumsach Sri Lanki. Pamiętasz, jak obiecano ci pracę, która okazała się oszustwem i nie mogłeś wrócić do domu. Stało się to 17 lat temu i skończyłeś mieszkając na Sri Lance, naprawiając łodzie rybackie. Ale możesz zbudować wokół tego inną historię, która wyjaśnia, dlaczego zdecydowałeś się to przeżyć. Coś szczęśliwszego. Dzięki temu będziesz mieć również wolność, aby nie trwać w pętli negatywnych myśli, które utrzymują cię w dynamice życia, której nie lubisz. Tak więc twój statek zepsuł się i zostałeś uwięziony na Sri Lance. Czekałeś na ratunek. Tymczasem zauważ, że jakiś człowiek stał się twoim najlepszym przyjacielem, a chory uliczny pies, którego uratowałeś, teraz ci towarzyszy. Masz plażę, palmy, swój wewnętrzny spokój, który daje ci to proste życie. Ciągłe negatywne myślenie wskazują mentalność ofiary.
nieustanne obwinianie innych wokół siebie oraz wszechświata za swoje nieszczęścia. Dlatego to ćwiczenie służy wewnętrznej pracy, uwolnieniu się od myśli związanych z negatywnym wydarzeniem. Aby wszczepić lub wstawić nową pamięć wspomnień, można również zastosować hipnozę. Wow, to wszystko jest bardzo ciekawe, Sfaru. Dzięki, udostępnimy to w filmie. Dziękuję, do wkrótce. Tłumaczyła Aleksandra Holisfera. Zrealizowano dla kanału Agencja Kosmiczna.